te wszystkie stojące na dół, przejście troszkę na bok. Przepuśćcie. Proszę Państwa, że wiecie, podchodzicie do nich, ale zróbcie miejsce, zwłaszcza odkryjcie samochody, żeby oni wiedzieli, gdzie oddać cały sprzęt, gdzie przychodzi. Potem z tym jest prosto, uproszczę. Ale nie, oni to sami tu robią. Widzimy już, moi drodzy, można powiedzieć, tęcze kolorów. Kaszka, druga, drugie, niebieskie, jest to grup 8. Bastion, konkretnie kolor. Każdy śmierdzi, układa z listy. Widzimy, pierwsza grupa to są białe chusty. Grupa jedna z liczniejszych, centralny rynek, Bazylika Świętego Antoniego, parafie Bochu. Druga grupa to największe osiedle rybnickie, Rybnik Nowiny, Jasna Zieleń, Chust, też już widoczna. Pielgrzymkę, tak jak mówię, prowadzi krzyż, a razem z nim burmistrz i panie w strojach śląskich niosące kwiaty dla Matki Bożej. 71 róż jako dar pielgrzymów. Tutaj głównym chodnikiem pod szczyt Jasnej Góry właśnie zbliża się górnik, który przyprowadził całą pielgrzymkę razem z nim nasze panie w strojach śląskich i górnicy niosący dar pielgrzymów. Tym darem jest w tym roku świeca wykonana z węgla. Węgla i na konkretnej skale węgla umocowana z odpowiednim napisem. Bardzo serdecznie witamy tych, którzy przyprowadzili naszą pielgrzymkę, górników, zachowujecie piękne śląskie tradycje, Bóg wam zapłać za te stroje. I razem z nimi już na początku grupa z Austrii, o której wspomniałem, Osterreich, Chris Gott, witamy was, tu na Jasnej Górze. I flagi powiewają, więc widzimy, gdzie są. Zapraszamy do przodu. I zaraz za nimi emblemat, który niech podniosą do góry, pielgrzymka archidiecezji katowickiej. Bo to największa pielgrzymka rybnicka diecezji, stąd pielgrzymka archidiecezjalna. Ten emblemat o tym przypomina. I pierwsza grupa, którą serdecznie witamy u Matki Bożej. Białe chusty idą w górę. Pierwsza grupa, jedna z najliczniejszych. Grupa, którą prowadził ksiądz Andrzej Króliczek, a dzisiaj diakon Wojciech przyprowadził tę grupę na Jasną Górę, razem z nim siostry Urszulanki i w tej grupie pani Krystyna, która po raz 51 pielgrzymowała w tym roku, po raz 51. Brawa dla tej chyba może nie najstarszej, ale uczestniczki, która najwięcej razy przebywała tu w pielgrzymce do Matki Bożej. Pierwsza grupa kieruje się na lewo, zajmuje miejsca całkiem z przodu. Zapraszamy. Zaraz za grupą pierwszą, grupa druga. Grupa druga, zarówno A jak i B, to są Rybnik Nowiny i grupa franciszkańska, razem z nimi zielone chusty. Solidna grupa. Ojcowie franciszkanie przyprowadzili grupę. Ojciec Radomir, Zynik, Terencjan, Eusebius, bracia klerycy franciszkańscy, siostra Miriam. Bardzo serdecznie witamy. Siostra Sabina również. Siostra Sabina, która w tym roku obchodzi 25-lecie profesji swojej pierwszej. Chcę podziękować dzisiaj Matce Bożej za dar życia konsekrowanego. Witamy i pozdrawiamy drugą grupę. Wasze chusty wniesione w górę. Zielone chusty w górę. To znak, że dwójka jest na Jasnej Górze. I również prosimy na lewo drugą grupę i całkiem do przodu zajmujemy miejsce. Grupę drugą przyprowadził tu na Jasną Górę, grupę drugą to A, ksiądz Krzysztof Papas. Bardzo mu dziękujemy za to, a ja wspomniałem drugą część grupę ojcowie franciszkanie. Kapłani udają się do zakrystii, aby przygotować się do przyświętych. Zapraszam pierwszą, drugą grupę na lewą stronę. Zajmujemy miejsca od tutaj początku. Bardzo proszę. Zaraz za grupą drugą, już na szczycie Jasnej Góry, grupa trzecia, chusty żółte, które też widzimy zniesione w górę. Grupa trzecia to jest grupa Bokuszowicka, a mówiąc Bokuszowicka, mamy na myśli wszystkie parafie, które wokół Bokuszowic przylegają. Grupę bokuszowicką przyprowadził ksiądz Michał Harnasz, ksiądz Łukasz Rączka i ksiądz Adam Faprota, ksiądz Adam neopresbiter tegoroczny. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy trójkę. Trójka kieruje się na prawo. Na prawo. Trójka. Adam Faprota.
Trzecia grupa kieruje się na prawo, bardzo proszę. Aha, ale nie mówisz Trzecia grupa na prawo i dalej do przodu zajmuje pierwsze łatki tutaj pod szczytem Jasnej Góry. Drodzy pielgrzymi, proszę zajmijcie miejsca. Kiedy wszyscy tutaj już będziemy na Jasnej Górze, będziemy ten wspólny moment zniesionych ust, odśpiewania przywitania Matki Bożej. Zapraszamy trzecią grupę na prawo do pierwszych ławek pod szczytem Jasnej Góry. Poczekujemy na grupę czwartą. Śpiewajmy pozdrowienie Matki Bożej. Dzisiaj pozdrawiamy Maryjo Ciebie, jak Cię pozdrawiają anieli w niebie. Zdrowa, zdrowa, Panno Maryjo, boś Ty jest matką Syna Bożego, Tyś jest cesarzową świata całego. Tyś jest godna Maryjo tego. Pierwsza i druga grupa jest pod szczytem po lewej stronie, trzecia kieruje się na prawo. Do pierwszych ławek bardzo proszę podejście jak najbliższy. Kapłani, klerycy udają się do zakrystii, przygotować się do przysięgi. A mamy już również na szczycie Jasnej Góry grupę czwartą. Widzimy pod pusty. To jest grupa Pałowicko-Niedobczycka i parafie, które również są wokół Popielu, Niewiadom, Markrowice, Wierzbutowy, Wilczy. Czerwona grupa przeprowadził ją Grzegorz Spędzel. Towarzyszył mu też na trasie ksiądz Robert Rosia. Pozdrawiamy grupę czwartą. Czerwone pusty kierują się też na prawo. To będzie przerwa, teraz pójdźmy, musimy iść. Dobra. Czwarta grupa, czerwona. Zapraszamy bliżej tutaj szczytu Moi drodzy, również za czerwoną grupą, grupa piąta, to jest kolejna grupa naszej pielgrzymki, pomarańczowe skrzydło, zniesione w górę. Grupa piąta, tak zwana grupa Przowsko-Rydułtowska. Wdowa od Matki Bożej Uśmiechniętej, Matki Bożej Przowskiej i z Rydułtów, od świętego Jerzego, razem z parafiami, które są wokół. Ta grupa przyprowadzona przez księdza Karola Barcioka, ksiądz Radosław Adamiak, ksiądz Arkadiusz Rząsa i również towarzyszy grupie ksiądz Rafał Gruner. Bardzo się cieszymy i pozdrawiamy grupę piątą. W tej grupie, jak co roku, solidna grupa sióstr Boromeuszek. Pozdrawiamy siostry czcigodne, witamy z Matki Bożej. Grupa piąta kieruje się również na prawo, na prawo. Gdyby się też musiała chodzić. Ale nasza kupia. Bardzo proszę pielgrzymi, zajmujcie miejsca, podejdźcie do przodu. Bo inaczej będzie to zmylenie tradycji. Grupa piąta kieruje się na prawo. Chodźcie, moi drodzy, również do Jasnej Górze jest grupa niebieskie chusty, błękitne. To jest grupa szósta, grupa kolejowska, jak ją nazywamy, dekanat kolejów i parafii, które należą do dekanatu. Wszyscy sympatycy tej grupy. Pozdrawiamy szóstą grupę niebieską, którą przeprowadził, czy w znacznej części prowadził ksiądz Krzysztof Nowro.
a dzisiaj jest nimi kleryk, jest również salezjanin, ksiądz Franciszek Janyga. Bardzo się cieszymy, witamy, kierujemy się również na prawo. Drodzy pielgrzymi, oczekujemy na pozostałe grupy. Przypomnę już teraz, że cały sprzęt pielgrzymkowy, czyli nagłośnienie, emblematy, krzyże, chorągiewki, kamizelki, to wszystko należy oddać do samochodów, któreście mijali tutaj na szczycie samochodów. Bardzo proszę to uczynić. Szósta grupa kieruje się na prawo. Oni ja musiałam wjechać i czekam, szósta grupa ostatnia. Moi drodzy, mamy już też na Jasnej Górze grupę siódmą. Grupa siódma, kolor, bardzo specyficzny kolor, tak zwany łososiowy. Taki kolor pustki, ktoś powiedział gwiazdkowy kolor, można i tak. Grupa Wodzisławska, Czołżenicka, dwa olbrzymie dekanaty i parafie należące, Wodzisław, Czołżenice i wielu w tej grupie. Ksiądz Michał Wala przeprowadził grupę razem z klerykami. Bardzo się cieszymy, jest obecny ksiądz diakon. Pozdrawiamy grupę siódmą, Wodzisławską, Czołżenicką. I też grupa siódma kieruje się na prawo, na ławki, tutaj bliżej ołtarza. Za grupą siódmą grupa ósma, pozdrawiamy grupę ósmą, grupa Jastrzębska. Jastrzębie, wielkie Jastrzębie, po raz przeszło 30 razem z nami. Grupa Jastrzębska, którą przyprowadził po raz kolejny ksiądz Krzysztof Bednarek razem z siostrami Jastrzębkami. Pozdrawiamy grupę ósmą i zapraszamy na prawo, tutaj na ławki, jest wiele miejsca, bardzo o to proszę. Moi drodzy, za chwilę odśpiewamy przywitanie Matki Bożej. O Maryjo, witam Cię. W czasie tego przywitania nasze chusty będą falowały w górze. To jest nasz taki zwyczaj. Przygotujcie chusty. A potem msza święta. Po mszy świętej będzie przejście przed obraz. Będzie Wam tam umożliwione przejście przed obraz. Potem udajecie się po bagaże i na miejsca noclegowe, ci, którzy zostają. Gorąco Was zapraszam na apel o 21:00. Będę miał radość i zaszczyt poprowadzić ten apel. Po apelu czuwanie do północy, szczególnie poprowadzone przez młodzież, a po północy po trzy pasterki maryjnej, dalsza część czuwania z Marii. Jutro o 8:00 droga krzyżowa, o 9:30 msza w kaplicy cudownego obrazu, o 12:00 uwielbienie i o godzinie 14:00 odjazd autokaru. Dziś autokary odjeżdżają o 19:00, a jeden po apelu 21:45. Moi drodzy, za chwilę msza święta, ale jesteśmy. Starajmy się już wyciszyć i nasze trzykrotne O Maryjo, witam Cię, w czasie tego śpiewu chusty wznosimy w górę. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, błagam Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, błagam Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. O Maryjo, witam Cię. O Maryjo, pobłogosław wszystkie dzieci swe. Wielkie brawa dla wszystkich pielgrzymów. Żeście dotarli. Żeście dotarli. Moi kochani, i jeszcze większe brawa dla Matki Bożej, która nas tu zaprosiła. I nie mniejsze brawa dla gospodarzy tego miejsca, którzy nas goszczą, ojców Paulinów.